Cześćko moi drodzy, tutaj Pajter i zapraszam na kolejny odcineczek ze snapshota Minecraft, powiedzmy 1.9. Ostatnio gdzieś tu skończyliśmy grę, no i myślę, że pójdziemy sobie teraz do góry. Diaksów jeszcze nie szukałem, ogólnie jak mówiłem, wspomniałem wcześniej, ja będę tutaj grał i wyłączał w tym samym momencie, co skończę nagrywać, co nie? Także ja tutaj nie gram offline, tam tutaj powiedzmy razem. No i tak naprawdę dzisiaj nie mam żadnego planu co do tego odcinka. Zobaczymy co my dzisiaj tutaj zrobimy. Trochę itów już mamy. Tu, czekajcie, gdzieś mieliśmy nasz domek? Aha, tam to było, dobra. Już zapomniałem, bo to logowałem się, kurczę. Bądź grałem kilka dni temu. Nie tak to miało być. Ale dobra. Niech sobie jest. Widzimy tutaj trochę. Tutaj trochę mobów do mnie idzie. Może je zgarniemy trochę levelu. Yo! Yo! O, 3 naraz! 2 naraz? Tak fajnie. Patrzcie. Ała! Ała! Nice. Trochę levelu zbraliśmy. Szkieleta jeszcze słyszę. Wow, a zapomniałem, o tej wersji to one mają tak jakby aimbota. Inaczej się w ogóle poruszają. Nice. Szybko HP mi zjeżdża. Ups. Sporo mobów mam tutaj wokół chaty. Czekaj, może aktywnie te moje psy. Ups. Sorry ziom. Może mi pomogą? Czekajcie. Tak, tak. Zaczynają ich bić. Ała! Dzięki. Dzięki. Czekajcie, przepalałem coś ostatnio? Perełką, moja pierwsza enderperła. Lapisu mam już wystarczająco. Przepalimy sobie złoto. Jeśli niewiele, to coś słyszałem. Pająka. Yo! Dobra, bierzcie go. Bierzcie. Nice. Tak, ziemia i te bloki w sumie mi nie będą potrzebne, no ale czemu nie? O kości wezmę, bo tam może pójdę jeszcze po jednego psa. Skoro mają mnie ochraniać, czekajcie, mam tutaj jeszcze coś, co by się przydało. Pochodnie, he? Sowamie? Nie, przecież tu miałem. Dobra. Nie, creeperów to ja tu nie chcę, muszę uważać. One tutaj dobrze się chowają pomiędzy tymi drzewami. O, jeszcze sadzanki z ostatniego razu tutaj. Dobra, tu idą te psy za mną. To jest nawet spoko. Zrobię sobie jeszcze ze 2. Wow! 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 Haha, jak uciekają! Dzięki. Sporo tych mobów tutaj jest. Przed chwilą. Wcześniej było pełno tych właśnie psów, których teraz nie widzę. Creeper. Gdzie ja tutaj szedłem? Nie wiem tak naprawdę. Tu były te owce, to powinny być i te psy. Nie wiem, czy to dobry pomysł latać, kurczę, po nocy, że tak powiem. Dobra. Tak czy siak... Nie. Kiedy wy się tutaj czepicie ode mnie? No. Czyli tak jeszcze trochę drzewa nakopać, trochę materiałów. Trzeba będzie domek rozbudować. Kurczę. Mylę się trochę z tymi guzikami, lewy, prawy. Pochodni. Drzewa mam ogólnie mało materiałów póki
póki co. Sami zresztą widzieliście, bo jak dopiero zacząłem. Piszcie mi w komentarzach, czy chcecie oglądać tą serię. Chociaż widzę, kilka osób to ogląda. To mnie nawet cieszy, że nie robię tego na marne. Dobra. Chociaż nie wiem, czy jest sens robienia czegoś, budowania, gdzie ja tylko chcę przejść tą grę, tylko będą mi potrzebne i tak i ty, dlatego też muszę zbudować bazę, muszę zrobić tyle wszystkich tych rzeczy. A to potrwa, a to potrwa. Wszystkiego trzeba zebrać. Dobra, wracam się na razie na chatę. Albo jeszcze zetnę te drzewo. Dobra. Czup. Te psy się teleportują. Czekajcie, gdzieś miałem ten cobblestone. Cobblestone. Krowy? Nice. Na skórę w sam raz. Tylko... Wiecie co? Zajmę się chyba farmą. Au. A szans nie macie. Ten ze szpadelkiem. Dobrze, że mi jedzenie przyniosłeś, bo nie mam, ej, same kurcze. Czemu nie ma teraz tej anima... O nie, jeszcze creeper. Nie było tak, że te psy odganiały pery? Nie było tak? Nie chcę, żebyś mi psy wysadził w powietrze. Czekaj, one nic nie robią z nim, nie? Dobra. Uff. Co tu zrobić? Jakoś fosę muszę zrobić, żeby zabezpieczyć mi wejście, ale dobra. Będę musiał zrobić zaraz farmę. Wody tam mam. Mi brakuje to jakichś nasion i w ogóle nie, buraki przecież miałem. Będę mógł je wypróbować. No, zrobię sobie od razu 3 wiaderka, tylko czekajcie, tak to było. Idziemy po wodę. Czekajcie, tutaj mogę sobie w sumie sadzić te drzewa. Ups. Nie będę musiał latać tak daleko. Idziemy sobie po wodę. Krowy będziemy musieli też ogarnąć. Jaki dźwięk, patrzcie. Nowy dźwięk brania wody. Nice. Żeby nie się przyzwyczaić. Kilka nowych dźwięków właśnie jest w tej wersji. Czekajcie, co ja tu mam zrobić? Motyczkę, znaczy motykę. Mini zombie jeszcze idzie. Słyszę gdzieś. Dobra. Agresyw. Agresyw. No nie mogę go trafić, nie? To jest najgorsze. Jeszcze jeden. Wow. Zaraz tych pochodni to tak nie chcę kość. Łopaty miałem skraftować. Łopaty. Tylko dobra, najpierw schowam złoto. Mam też żelazo. A łopaty chyba miałem, jak się nie mylę. Ale dobra. Chowajmy to drzewo. Ups. Okej. Nie, bo tutaj chciałbym wokół tego domu zrobić sobie małą fosę, żeby one mi tutaj nie dochodziły. Nie wiem, jak to będzie wyglądać. A może potem jakiś redstone'owy pomost, czy coś w tym stylu? Zobaczymy. Zobaczymy, jak my to zrobimy. Zrobię tak na dwie kratki, bo na dwie kratki to będę mógł śmiało przeskakiwać. Zajmiemy się nieco bazą, bo tutaj zostanę. Nie będę się przenosił. Będzie jak będzie. Koordynaty mamy. W razie się zgubimy, to znajdziemy. O.
Teraz tak. 64 już. Jest tak szybko. Odcinek znaki bardziej budowniczy niż to wszystko inne. No ale musi być. Sorry, ale musi być. Kto będzie chciał oglądać, to obejrzy. A kto nie, to trudno. Dobra. Myślę, że... Co jest? Że będę mógł tutaj wylać zaraz wodę. Żeby one w razie co to mi nie chodzi... A nie, no w sumie... Wiecie co, jest jeden ząg, bo to musiałoby być... co najmniej dwie kratki głębokości, bo inaczej to nie zadziała. Inaczej to nie zadziała. A zrobimy wodę, dlatego tylko, żeby tutaj creeper nie wybuchał. Bo przecież co mi to daje, jeżeli ja tutaj dam wodę teraz? Co nie? A oni i tak będą mogły pływać przecież przez tą wodę. Przede wszystkim zombie i pająki. W sumie wszystko pływa. Szkielety także. Głównie tu chodzi o creepery, żeby one nie wysadzały mi chaty. Bo nie mam w ogóle żadnych zabezpieczeń. To może spłonąć, to może, nie wiem... Przesadzić się w powietrze, TNT jest aktywowane tutaj. O. Dobra. Oj. O. Czemu one nie idą? Wychodźcie. Lol, i teraz posłuchajcie tego dźwięku. Jaki dźwięk, to jest prawda, dziwny, dziwny. Trzeba będzie się przyzwyczaić. Ale nie przypomina to w ogóle dźwięku wody. Wszystko to zrobili, muszę przyznać. O Jezu, jeszcze tutaj wpadłem. Jeszcze tu wpadłem. Dobra. Wody nam nie zabraknie. Zróbmy to tak jak jest. No i nawet dobrze, zrobię to tak w tym stylu, żeby właśnie od domu szło w tamtą stronę, bo w razie co, to będą odpychane te moby wszystkie. O, dokładnie tak. Albo zaraz to się zrobi stałe źródło, czy nie bardzo? Nie, dobra, tak może być. Przeskoczyć przeskoczę. Już myślałem, że nie. Ale na shifcie będzie lepiej. Tutaj tylko będę musiał pół płytki zrobić. Który właśnie przetapiam. O. Kobla jeszcze sobie nakopię. Porobimy sobie tutaj pół płytki, żeby mi się tutaj nic nie respiło. Pem, 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 pem. Tak szybko wyczerpałem to wszystko, no nie wierzę. No kurczę. Kurczę, kurczę. Czekajcie. Jakiś ząg? Czemu tutaj na przykład mam dwie kratki? A tutaj... jedną. Aha. Jakiś fail. Lubię symetrię, ale nie wiem, czy jest sens poprawiania czegokolwiek. Nie no, tak szczerze to mi będzie to przeszkadzać. Że to tak jest, a nie inaczej. No ale dobra, nie, tak jest symetrycznie, no cóż. Nie, no też jest jeden. Jak dziwnie to zbudowałem, co nie? Patrzcie.
Tutaj bym musiał. Muszę tak zrobić, bo się nie podobało. Czekajcie, te psy trochę już denerwują, bo tak chodzą za mną. Shot. Shot. Jednak nie było symetrycznie. O. Cały odcinek o budowaniu, no ale cóż. Następnym postaram się to trochę inaczej zrobić. Żeby nie budować tylko. No ale... Tak czy siak musi to być. Jeszcze raz przypominam. Tak, 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 tak. O. Od razu lepiej. No. To tylko po to takie małe zabezpieczenie, aby tu mimoby nie wchodziły. A jak to będzie wyglądać dalej, to nie wiem, zobaczymy. W każdym bądź razie teraz zabiorę się za robienie farmy i posadzenie tych buraków. Ale do tego jak zwykle będzie mi potrzebna motyka. Czekajcie, jak mi się robiło? Tak się robiło. I zrobię też od razu chyba dwie, bo... Nie no, w sumie dużego pola nie zamierzam robić. Czemu mi drugiego nie wzięło? Mam dwie motyki? Chyba nie. Lol, a to co to? Czekajcie. Tak się robiło tą płytkę? Ops. Okej. Zrobimy jeszcze jedną. Nie ma problemu. Nice. Gdzie my tylko zrobimy to naszą farmę. Tak, wody jeszcze mamy. A, te buraki miałem wziąć. Gdzie one były? Gdzie one były? To możemy wziąć, bo to będzie wszystko do farmy. Tu mamy buraki, dobra. I tak, może to odłożymy? Chociaż, czekajcie, to raczej nie, bo będzie na pewno potrzebne tej ziemi. Zróbmy sobie tutaj gdzieś, nie? Tak, nie no, przed samym domem też nie zabrał. O, tu będzie spoko. Tu będzie spoko. Tylko zaraz musimy to... Czekajcie, wyciągnę te pochodnie stąd, bo one trochę irytują. Właśnie będzie usychać. Dobra, muszę szybko wodę. Muszę szybciej wodę najpierw dać, bo inaczej będzie usychało. Patrzcie, jak szybko nawet. Szybko nawet usycha. Czekaj, jest na 8 kratek? Nie chcę ci liczyć, zaraz zobaczymy. Tak, jest na 8 kratek. Zróbmy tak na 4. 1, 2, 3 są. Posadzimy te pierwsze buraki. Zobaczymy, jak one wyglądają. Pamiętam kiedyś. Pokazywałem snapshota. To je widziałem, nie? Ale ich tak naprawdę nie jadłem. Czyżby to już? Nice. A mogę je z powrotem jakoś sadzić? Aha. Otrzymamy dwa buraki i cztery sadzonki. Patrzcie. Nice. Podobnie jak na modach. Bo na modach też właśnie otrzymuje się... mi się wydaje właśnie tak samo, że trochę się dostaje rzeczy. I jeszcze owoce, że tak powiem. To posadzimy zboże. Przyda się jak najbardziej na krowy, z których będę musiał zrobić... zrobić. Nie to tyle co zrobić, co... No, farmę muszę zrobić i skórę ogarnąć. Tutaj zrobimy to sobie dynie, nie wiem. Mi się przydadzą w sumie na endermany w sam raz. Na endermany będą one jak najbardziej przydatne. Czekajcie, wezmę sobie jeszcze tutaj trochę wody. Zrobię sobie tutaj stałe źródło także.
ładnych budowli nie będziemy robić, bo to jak wspomniałem, będziemy przechodzić tą grę, a nie będziemy się tu bawić w jakieś cuda. Oświetlimy. Dobra, taka farma na początku dla mnie wystarczy. Nie mam żadnych tak i tak nasionek. Na razie dużo nie zrobiliśmy, no ale cóż. Jest jak jest. Oświetlimy to wszystko jeszcze, tylko tak z tej strony. Dajcie mi pomysł w ogóle na ten dom, bo w tym momencie nie mam fazy do budowy. Duży też on nie musi być, zresztą tutaj może być mało, a przede wszystkim na dole mogę sobie zrobić zarąbistą spiżarnię, piwnicę itp., bo pod ziemią mi się tak wydaje, że fajniej się kopie, robi się fajniej pomieszczenie. Tutaj może być jakiś malutki domek, który dokończymy innym razem. Tak i tak, co my zresztą tu zrobili? Tylko fosę, zrobiliśmy trochę farmy, pochodziliśmy, pogadaliśmy i nic więcej, nie? No ale cóż. Jakbym grał offline, to bym zrobił tego więcej, no ale wtedy byście tego nie widzieli. Muszę się wydać jeszcze, udać poszukiwaniu trzciny, którą tam widziałem. I myślę, że będziemy kończyć odcineczek, bo tak. Teraz weźmiemy sobie trzciny. Ups, a potem zajmiemy się farmą krów. Bo... no bo tak. A niedługo będziemy szukać diaksy. Jeżeli ogarnę krowy, ogarnę sporo trzciny. Także mógłbym w sumie zrobić... słyszę gdzieś pająki. Mógłbym w sumie zrobić automatyczną farmę trzciny, bo... to by było spoko, no ale tak czy siak... to i tak nie będzie rosło, ponieważ ja tu jestem offline, co nie? Teraz na przykład jak to posadzę, to też szybko mi nie urośnie. Bym musiał zobaczyć jak to będzie. Czekajcie, mamy 3 głoda, jeden buraka. Bieda, to praktycznie jak te. Praktycznie jak to się mówi. Co to dawało, jak ciasteczka albo coś w tym stylu. Nawet się nie waż tu podchodzić. A kysz z tobą. Yo! Spadaj, serduszka ci uciekają. To nie damy rady posadzić? Nie ma problemu. Nie. Coś ty tu chciał. Coś ty tu chciał. Cwaniak, co nie? Zawsze od tyłu. Dobra, mamy nieco oświetlone. Chociaż tak moby będą przychodzić. Dobra, ja to będę kończył, tylko uporam się jeszcze z tym. W ogóle nie wiem, czy jest sens budowania jakiejkolwiek farmy, tym tam mob grindera, o to chodzi. W sumie na kości by było dobrze, nie? Dobra, ludziska, ja tu kończę. Tym razem idziemy do chatki. Powiedzmy, że jesteśmy bezpieczni. Zobaczymy, czy to przejdą. Pająki przejdą bez problemu, ale te inne moby raczej nie. Także powiedzmy... kiss my ass, baby. Do następnego odcinka. Cześć.